Cześć, to Ernest. W tym filmiku przedstawię wam kolejnych 5 według mnie najlepszych kombinacji skinów w Fortnite Battle Royale. Zanim wystartujemy, tak jak obiecałem, coś dla was mam. W komentarzach zauważyłem przynajmniej 3 wpisy o tym, jak ktoś nie będzie mógł kupić karnetu. Dlatego postanowiłem zorganizować giveaway na 3000 fałdolców, z których to 3 wybrane osoby z komentarzy dostaną po 1000. Za tą sumę spokojnie kupicie sobie karnet albo jakąś emotkę czy skina. Szczegóły w opisie. Pierwszy odcinek z tej serii powstał już 3 miesiące temu, a więc dlaczego by nie dorzucić kolejnej topki? Postarałem się dobrać kombinacje z w miarę nowymi skinami, ale znalazło się parę starszych. Jednak mam nadzieję, że moje propozycje się wam spodobają. Upewniłem się też, że oba elementy każdej z kombinacji nie należą do tego samego zestawu stylu. Wtedy jest ciekawiej. Naszą listę zaczniemy od kombinacji motocyklistki z karnetu bojowego sezonu 5 i tarczy czerwonego rycerza, który niedawno po długiej przerwie powrócił do sklepu. Na moje oko, jak i myślę, że wasze, świetnie ze sobą idą. O wiele lepiej, niż byłoby to w przypadku połączenia tego ubioru z plecakiem z pierwszego pakietu Twitch Prime. Na obu przedmiotach występuje duet krwistej czerwieni i czerni, a sama tarcza uzupełnia ten ubiór, wypełniając pustkę na plecach. Miejsce drugie na liście zajmuje według mnie epickie połączenie asa przestworzy z dywanem. Znaczy ten, z backblinkiem Magnusa, nordyckiego skina sprzed kilku dni. Jak widzicie, peleryna, którą otrzymujemy w zestawie z wcześniej wspomnianym skinem, elegancko powiększa futerko na kołnierzu naszej postaci. Myślę, że ten backblink wspaniale wzbogaca nasz wygląd, a tym samym wyrzuca plecak asa przestworzy do kosza. Kombinacje na tej liście nie są sortowane według od najlepszych do najgorszych, ale to jest chyba moja ulubiona opcja. Następne, już trzecie i trochę słodsze zestawienie, to biały króliczek z okresu świąt wielkanocnych i nadmuchany lamo basenik, który możemy odblokować w darmowym karnecie. Jasne, słodkie i kształtne, moim zdaniem połączenie, którego nieraz używam, co można zobaczyć u mnie na live'ach. A na czwartym miejscu jest kombinacja wymaksowanego Omegi z karnetu bojowego sezonu 4 z wybranym żółtym kolorem oraz sprzętem na plecy jego damskiego odpowiednika, niepamięci. Mimo, że nie są tak naprawdę tego samego zestawu stylów, to pasują do siebie idealnie. Gdyby nie było tylu nowych skinów, to używałbym tego połączenia częściej. Niestety, Omega moim zdaniem nawet nie dorównuje driftowi w 6 czy 7 stopniu, ale w takim zestawie nieźle się prezentuje i wydaje się być nawet jeszcze groźniejszy. Już piąte i ostatnie miejsce zajmuje disco specjalistka z drugiego sezonu z różową gitarą na plecach. Oba te elementy ubioru są w miarę rzadko widziane na polu bitwy. Pomijając to, że po prostu są nowe skiny, to disco specjalistka jest wyjątkowa dla graczy premium z drugiego sezonu, a gitara należy do skina, który jeśli się nie mylę w sklepie pojawił się tylko raz w kwietniu. Ale wracając do samej kombinacji, bardzo mi się podoba to połączenie i jak mogliście się dowiedzieć kiedyś ode mnie na żywo, nie mam swojego ulubionego skina, ale mam za to swoje ulubione połączenie. I ex aequo z drugim z tej listy, na pierwszym miejscu jest właśnie to połączenie. Rockowe i wystrzałowe połączenie. Oba przedmioty mają na sobie ten różowy, jaskrawy kolor. A przy okazji, może wzbudzić obawy naszego przeciwnika. I tym zamykam moją listę. Wyraźcie swoje opinie na temat tych kombinacji, a może i nawet podajcie swoje propozycje. Chętnie je od was przeczytam. Dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i do usłyszenia.